Czy bitcoin odszedł od swoich ideałów i stał się czymś w rodzaju koszulki czegewary? Dodatkowo, Goldman Sachs będzie oferował usługi custody, jeśli chodzi o kryptowaluty, a FreeEye chwali się, że ma już miliard dolarów w środkach w zarządzaniu. Cześć, z tej strony Mike, witam w odcinku Kryptoniusów. dzisiaj oczywiście pełne wydanie, czyli sobota 16 stycznia 2021 roku, zapraszam na 255. Kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku jak zwykle porcje wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoćwierka, czyli przegląd Twittera, airdrop tygodnia wspólnie z darmowe.krypto.org.pl, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości francuski programista wysłał BTC szturmującym Capitol, nowy projekt DeFi, czyli cross-chain farming, Czy free IQ ma już miliard dolarów w środków w zarządzaniu, Afryka przyniesie 100 milionów nowych użytkowników do rynku DeFi, Bitcoin odszedł od swoich ideałów, Chiny przyspieszają testy CBDC Goldman Sachs zacznie oferować usługi custody i kryptowalut, Kraken zawiesi XRP dla obywateli USA. Czy Mt. Gox wypłaci jedynie 90% środków Bitcoinów, Elon Musk pozytywnie o Bitcoinie. Każda osoba w krypto nie docenia Bitcoina. Ilość wielorybów Bitcoina osiągnęła ATH po raz kolejny. Padł internet w Ugandzie, przez co giełdy też nie działają. Co tam w BuyBit.com później? Czyli generalnie zajrzymy nowe promocje, nowe różne bonusy, popatrzymy co tam się dzieje. Później ze strony Bitcoin.org BitPay wprowadzał obowiązkową weryfikację. Później Comparik.pl prognoza ceny Ripple na 2021 rok. Wzrost do 30 dolarów. Czy tutaj kogoś, ktoś, zwariował. Później BNKrypto.pl Cezary Graf, kryptowaluty będą zgłasza, zgaszone jako kiep. Co tam w kryptokom na końcu, czyli popatrzymy sobie na kolejnego z moich partnerów, popatrzymy co tam się dzieje w kryptokom, jakie są zmiany, co nowego się pojawiło. A teraz zaczynamy 255. kryptoniusy. Francja! Okazuje się, że francuski programista wysłał dotacje bitcoinowe do ekstremistów prawicowych, którzy uczestniczyli czyli w tym szturmie na Kapitol, w tych zamieszkach, jeśli chodzi o Kapitol. I słuchajcie, przeprowadzono tutaj analizę. Wysłał 500 tysięcy dolarów w postaci bitcoina do tych prawicowych ekstremistów. Chociaż z tego co wiem, słuchajcie, to tam się i Antifa przyłączyła i inne różne tego typu rzeczy. No, i teraz słuchajcie, zobaczcie m.in. te pra ekstremistyczne prawicowe osobowości, a także strony yy, są na liście odbiorców 28,15 bitcoina, to jest 520, 522 tysiące yy, dolarów. I zobaczcie między innymi Yahoo! News podało, że WIDAR, czy WDAR, to jest jakaś tam organizacja antymigracyjna. E, a także The Daily Stormer to jest prawidłowa prawicowa strona. Nick Fuentes e, między innymi te osoby otrzymały te dotacje. E, streamer także. Ethan Laralf, a między innymi inne też osoby. E, I zobaczcie, że opublikowało to także Chainal Chainalysis. To opublikował. No i teraz okazuje się, że osoba, która. Która wysłała te dotacje, mogła popełnić samobójstwo po tym, jak zaaranżowała właśnie te płatności w bitcoinach. No, to jest ciekawa, ciekawa sprawa. Zobaczcie, wspomina on o tym, że że quitted, zastanawiam się, co znaczy to słowo. Swoją fortunę na pewne. Aha, czyli że, że przekazał, tak, coś w tym stylu. Na pewne. Ruchy i pewne osoby, i cytuję kilka prawicowych wypowiedzi, które analizują w dzisiejszy świat. Na przykład, zobaczcie, wierzy, że zachodnia cywilizacja upada i twierdzi, że za osoby, które mieszkają na Zachodzie, są zachęcane do tego, aby szerzyć nienawiść do swoich przodków i do swojego, oczywiście, dziedzictwa. No cóż można powiedzieć? No, trudno się z tym nie zgodzić. Naród który, naród, który zapomina o swojej historii, no traci swoją tożsamość i prędzej czy później przestanie istnieć. To jest coś, coś normalnego i to jest chyba każdy normalny człowiek o tym wie. Całe szczęście jeszcze, mam nadzieję, że Polska tutaj mocno, bo to nie chodzi o to, żeby być tutaj jakimś takim zatwardziałym konserwatystą, ale pewne tradycyjne wartości można wyznawać, a jednocześnie można być osobą wolnościową, bo tak jak wolność słowa ma pewne ograniczenia, tak tolerancja też ma pewne ograniczenia. Tolerancja nie polega na tym, że jak kogoś tolerujesz, to pozwolisz sobie kolekwialnie móc nasrać na głowę. Lecimy dalej. DeFi zyskuje kolejne punkty, i okazuje się, że zobaczcie, pojawił się nowy projekt, który nazywa się Router, Router Protocol. I zebrał on tutaj finansowanie, finansowanie w tej rundzie seedowej i Chcą oni uruchomić cross-chainowy farming wkrótce. To jest bardzo fajna sprawa. Protokół, protokół nadchodzi. Zebrali oni 480 tysięcy dolarów od znaczącego konsorcjum, które tu działa w krypto, fintechach, DeFi i tak dalej. Inwestorzy są z Singapuru, Indii i Stanów Zjednoczo Zjednoczonych. I chcą, są oni w trakcie tworzenia ekosystemu DeFi, który stworzy mosty pomiędzy warstwą pierwszą i warstwą drugą rozwiązań blockchainowych i dzięki temu będzie tutaj działać na rzecz skalowalności, a także tutaj stworzy większe przenikanie tych rozwiązań defi owych. Chodzi tutaj między innymi o różnego rodzaju płynność crosschainową i tego typu rzeczy. Zobaczcie, używając crosschainowej interoperacyjności router protokol łączy blockchainy i pozwala na w łatwy, prosty przepływ, wolny przepływ e, informacji, a także wartości pomiędzy nimi. No to jest, w z teorii wygląda świetnie. No i teraz zobaczymy, oczywiście, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, bo obietnic to myśmy już mieli wiele. No to ja zawsze mówię, że dobrymi chęciami i obietnicami, to jest piekło wybrukowane. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, no ale temat taki dosyć ciekawy. Lecimy dalej. FreeIQ jest oczywiście funduszem inwestycyjnym mniej znanym niż Grayscale, bo tutaj Grayscale gra pierwsze skrzypce, ale okazuje się, że ilość środków w zarządzaniu przekroczyła miliard dolarów. Oczywiście chodzi tutaj o dolary kanadyjskie. E, oni oczywiście zarządzają bitcoinem e, i ta ilość tych środków podwoiła się od połowy grudnia, także coraz, coraz więcej. Oferują oni tutaj, e, można powiedzieć, Inwestycje w bitcoina, a także te exposure, czyli taką połowiczną inwestycję w bitcoina i ATH, bez oczywiście tutaj kupowania osobiste, osobistego środków, czyli my kupimy za Ciebie, zainwestujemy, Ty możesz zainwestować w nas. No i w tej chwili firma, jeśli chodzi o dolary amerykańskie, to jest 785 milionów dolarów amerykańskich. W połowie grudnia było to 500 milionów dolarów kanadyjskich, także rośnie tutaj bardzo mocno. Zobaczcie, tak to wygląda. Free IQ, IQ Corporation chwalą się 1 bilion, miliard dolarów, bilion ich to jest nasz miliard dolarów. No, rośnie zainteresowanie. Co ciekawe, mówiłem o tym wczoraj, Grayskaj kupił kolejne 4700 bitcoinów. Także jakby nie patrzeć sobie na wykres bitcoina, wykresik, który oczywiście tutaj mam, którego niektórzy z Was specjalnie nie lubią. To oczywiście, jeśli patrzymy sobie na ten wykres bitcoina, no to Macie, Macie tutaj oczywiście, na razie, nie wygląda to źle. Nie było apokalipsy, do której wszyscy tutaj się spodziewali. Tutaj też nie było i tutaj też nie było. I tak naprawdę zobaczymy, co będzie dalej. To jest linia 30 tysięcy. FreeAQ się rozwija. Poczekamy, kiedy zdejmą wszystkie bitcoiny z rynku. Lecimy dalej. Afryka wprowadzi w świat DeFi 100 milionów użytkowników w przeciągu trzech lat. Tak twierdzi oczywiście Charles Hoskinson, który założył Cardano, był z jednym ze współzałożycieli Ethereum i słuchajcie, uważa, że tutaj rewolucja DeFi właśnie tutaj będzie odbywać się w tym kontynencie, w krajach rozwijających. Dzięki temu sektor zdecentralizowanych finansów pozyska 100 milionów użytkowników w przeciągu najbliższych trzech lat. Poprzez podpięcie się do potencjału tych rynków rosnących. No i oczywiście zobaczcie, kto tak naprawdę będzie robił Peer-to-Peer loans, czyli te pożyczki Peer-to-Peer, kto będzie używał ubezpieczeń Peer-to-Peer, -peer. kto będzie robił takie płatności. Mam dla Was informacje: nie ludzie żyjące w Nowym Jorku. Charles Hoskins skąd wskazuje tutaj na Afrykę, i okazuje się, że te klasyczne systemy finansowe są zbudowane w taki sposób, że ludzie nie chcą specjalnie chcą jakieś takie nowości, niezależność i tak dalej. Ciepła woda w kranie te sprawy, ale między innymi zobaczcie Zgodnie z Loskinsonem, DeFi może stworzyć płynność na właśnie tych najbiedniejszych ludziach na świecie i pozwolić, pozwolić im na budowanie bogactwa i chronienie bogatych osób poprzez które zostaną wprowadzone do tego systemu. Dlatego zbudowaliśmy Cardano, czyli czekamy jeszcze na smart kontrakty. Jak będą smart kontrakty na Cardano, będzie to tanie i szybkie. No to myślę, że i DeFi będzie. Powiem w ten sposób: ja już też o Afryce się wypowiedziałem. Ja mówiłem, Afryka i Bliski Wschód to naprawdę mogą być. Mogą być miejsca, gdzie bardzo krypto będzie się rozwijać. Południowa Ameryka także. Tam Wenezuela jest dobrym tego przykładem. Czekamy 100 milionów klientów w rynku DeFi. Coraz bardziej sprawdza się ta moja prognoza. Kilkadziesiąt miliardów, 80 miliardów zablokowanych w DeFi. Lecimy dalej. Bitcoin stał się niczym innym niż po prostu nową wersją koszulki z che Guevara, znaczy znacie tego człowieka gębę i tak naprawdę ludzie noszą, naprawdę nie wiedzą kim on jest i teraz taka koszulka z Bitcoinem e, stała się czymś takim. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, że wszystko to, co jest stałe, topił się w powietrze, tak wyraził się Karl Marx. E, czyli Karol Marx to jest jego powiedzenie, bo Karol Marx, tak? Czyli wszystko można stopić, i to samo stanie się z Bitcoinem. Dlaczego? Na początku było hasło: bądź własnym punkiem. E, manifest Cyberpunków, który opublikował Eric Hughes. I tu jest oczywiście zorientowanie, tworzenie egotówki elektronicznych, pieniędzy, i tak dalej, prywatne, bez żadnej kontroli. A teraz oczywiście. O co chodzi? Cyberpankowie dalej budują zanonim, anonimowe systemy, a większość ludzi co sprawdza? Większość ludzi kiedy będzie nowe ATH. Nie interesuje ich to, że nie można zabrać kryptowalut, nie interesuje ich to, że można je prywatnie przesłać, nie interesuje ich to, że nikt nie wie ile masz kasy. Interesuje ich tylko ile można opierdzielić za ile można opierdzielić bitcoina. No tak jak on powiedział, rewolucja, która nigdy nie nadeszła. Kiedy świat był uważany za shitcoina, a teraz wszyscy patrzą to co się liczy, ile bitcoin przełamie, 30 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, 300 tysięcy i tak dalej i ja to też, ja to też mówię, e, mówię o tym, jeżeli zrobisz w filmie, w tytule filmu, bitcoin będzie po 300 tysięcy dolarów, bitcoin to the i tak dalej, to od razu jest oglądanie, jak będzie bitcoin pozwolić Ci u, u, uchronić Twój majątek albo bitcoin anonimowy nie albo nie wiem, dzięki Monero nikt nie podejrzy Twoich środków, no to co? To takie, e, panie, nie fiaty dzięki gani. No, lecimy dalej. Chiny przyspieszają tempo prac nad e, wypuszczeniem swojego własnego CBDC, czyli cyfrowego yuana. Testowa infrastruktura już tutaj jest cały, działa i to jest początek adopcji, tak. Oczywiście nie jest to yuan, nie, nie widział tutaj żadnej głównej kryptowaluty I czy cyfrowy yuan może to zmienić? Chiny w rejonie Shenzhen, a także poza tym rejonem, testują swoje nowe CBDC. Oczywiście, słuchajcie, zobaczcie, że rezydenci mogą już używać bankomatów, aby konfortować cyfrowego juana w gotówkę. Oczywiście jest to testowe. W międzyczasie ten postal Savings Bank, czyli jakiś oszczędnościowy bank pocztowy, zgłosił rozwój fizycznego, fizycznych kart bazujących na, aha, które pozwalają przechowywać cyfrowego juana. Coś, co może być bardzo użyteczne, jeśli chodzi o osoby starsze, które oczywiście nie, są, nie czują się komfortowo z elektroniczną walutą. Mówi się też, że zobaczcie Alipay eee, zostanie, zobaczcie All eventuality recently enlisted payment platform Alipay in the construction, czyli Alipay też już tutaj działa. Dlaczego taki pośpiech? To jest ciekawa sprawa. Chińczycy chcą być po prostu piersi Chcą być po prostu pierwsi i chcą zdobyć jak najwięcej jak najwięcej tutaj przewagi nad resztą świata, bo prędzej czy później Amerykanie się obudzą. Zobaczcie, cyfrowy yuan już był testowany, oczywiście Narodowy Bank Chin, już był testowany w czterech regionach: Shenzhen, Suzhou, Xiongjiang i Chengdu. Między innymi także na, na Zimowej Olimpiadzie. Tak? Agenda na 2021, kolejnych pięciu regionach: Szanghaj, Hainan, Changsha. Hingoo, Dalian i Xian. No, powiem, powiem szczerze, no nie, nie głupia to wygląda. Oczywiście wyzwaniami jest interoperacyjność, a także kwestie prywatności, tak? Zobaczcie, oni to mówią. Jest skalowalność, interoperacyjność, a także, a także prywatność transakcji dla użytkowników, oczywiście tutaj, którzy będą tego używać. Oczywiście Chińczycy będą wszystko widzieć, tak? Many surveillance, monetary surveillance, czyli nadzór nad wszystkim. I pytanie, czy, czy może to być gdziekolwiek indziej zreplikowane, czyli powtórzone. Amerykanie z drugiej strony, szef Fedu Jerome Powell powiedział jasno, nam CBDC niepotrzebne, zrobimy sobie, jak będzie czas na to. No, Ameryka też się sypie, to osobny rozdział. Joe Biden kasę drukował, ale jej nie wydawał. <ścoughs> Lecimy dalej. No i jeden z newsów dnia wczorajszego, ja akurat tego nie dodałem do newsów. Słuchajcie, Goldman Sachs najprawdopodobniej wejdzie na rynek kryptowalut i zacznie oferować e, usługi typu custody. E, to nie tylko Goldman, ale także JP Morgan, a także Citi. Wsz, e, wszyscy mówią, że one patrzą na usługi krypto Chodzi oczywiście o przyciągnięcie o przyciągnięcie jak największej ilości klientów i zarobienie na tym i zobaczcie, że gigant z branży bankowości Goldman Sachs wypuścił coś, co nazywa się request for information, aby zbadać tutaj kwestię usług kastodialnych dla cyfrowych aktywów zgodnie z jakimiś wewnętrznymi informatorami z banku. Kiedy to się wydarzy? Najprawdopodobniej wkrótce. Nie wiadomo, nie wiadomo o co tutaj chodzi, ale to, te RFI zostało wysłane do co najmniej jednego, jednego bardzo znanego gracza z właśnie custody pod koniec 2020 roku. No, Goldman w to wchodzi. Dodatkowo w OCC oczywiście tutaj wyra wyraziło zgodę. I zobaczymy, no, czy to będzie przez kogoś. Anchorage teraz dostał, to mówiłem o tym wczoraj. Zobaczymy, zobaczymy co z, tego, co z tego będzie, ale zobaczcie, że Anchorage, Bitcoin i Coinbase mają całkiem duże, wielkie plany, jeśli chodzi o tutaj główne bycie brokerem na rynku kryptowalut i nie chcieliby tego duplikować, czyli custody, ale niespecjalnie otwieranie kupna sprzedaży kryptowalut, bo wiedzą, że na rynku amerykańskim konkurencja jest. No, kolejny wielki gracz, na pewno fajna adopcja Bitcoina. Lecimy dalej. Kraken ma zamiar zawiesić handel XRP i w ogóle usługi XRP dla rezydentów Stanów Zjednoczonych, ale klienci, którzy rezydują poza Stanami Zjednoczonymi, nie będą dotknięci. Taka informacja oczywiście pojawiła się niedawno chodzi oczywiście o sprawę US Securities and Exchange Commission, czyli SEC, przeciwko Ripple Labs a także samemu Bradowi Garling, Garlinghouse'owi i Chrisowi Larsenowi. Chociaż jeden z widzów mi dzisiaj napisał, ja muszę sprawdzić, to jest chyba akurat w komentarzach, e, jeden z widzów mi napisał, e, wstawię to tu, bo może sprawdzisz, ja nie mam takiej mocy. Z plotki wynika, że rzekomo na stronie seku być może nie ma w aktualnych sprawach wniosku o zaskarżenie XRP, e, czyli tak jakby sprawy nie było lu, lub bez słowa znikł, czekam na jakieś info. Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze tego, ale jeżeli coś takiego by było... No to powiem szczerze, różnie to może być. Jeśli chodzi o samo XRP, jeżeli sobie szybko spojrzymy na cenę, to XRP zostało przeskoczone przez Polka DOTA. Polka Dota tutaj po prostu prawie 100%, 84% w ciągu 7 dni. Oczywiście też czajnik dosyć mocno ciągnie. No więc XRP spadło na piąte miejsce, jeśli chodzi, zobaczcie, już nie tylko Tether, ale jeśli chodzi o Market Copter, także Polka. No Cardano jeszcze trochę brakuje, ale pyknięcie ceny o 20% na Cardano. Spowoduje albo spadek, no 20, a około 20% spadek spowoduje, że XRP może spać za Cardano. W kolejce już też czeka Litecoin. No tu Litecoin, Bitcoin Cash, czajnik, jak będzie jeszcze tak pompował, 8 miliardów, to jeszcze 4 jakby dołożyli, to już by byli przed XRP. Zobaczymy, Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No, zobaczycie zaraz prognozę, niedługo jaka jest. Lecimy dalej. Mount Gox to jest oczywiście jeden z najsłynniejszych upadków giełdy kryptowalutowej. Do dzisiaj wiele osób w ogóle nie było w tamtym czasie, ale wszyscy o Mt. Goxie właściwie wiedzą. I słuchajcie, okazuje się, że ci osoby, które, które, którym Mount Gox wisi kacę, mogą uzyskać do 90% bitcoinów, które pozostały oczywiście po tym bankructwie. Tak twierdzi, tak twierdzi Bloomberg. I teraz ta zgoda jest poddana pod akceptację osób, które. Wierzycieli, tak to możemy nazwać. Ma to być ugoda pomiędzy, tutaj, zobaczcie, bankruptcy trusty, a także innymi, innymi tymi osobami. I teraz zastanawiam się, że zobaczcie, po tym jak stracili 850 tysięcy bitcoinów, 750 tysięcy należało do klientów. Oczywiście, wierzyciele cały czas walczą przez wiele lat. W ogóle na początku im chcieli w dolarach wypłacać po cenie, po cenie tamtego, co było wtedy. A teraz okazuje się, że mo mogą oni do 90% odzyskać. Ja się zastanawiam, się, ile dokładnie tych bitcoinów zostało. Podobno dużo. Tam chyba ktoś mówił 100 tysięcy, czy nawet jeszcze więcej. Zobaczymy. Zobaczymy, ile tych bitcoinów zostało. W każdym razie ta sprawa prędzej czy później finał zobaczy. Chociaż ja myślę, że jak ta sprawa będzie bliska finału, to bardzo szybciutko te osoby, które są faktycznie, będą tam gdzie do nic zgłaszać różnego rodzaju fundusze, i fundusze. Sprzedajcie nam swoje bitcoiny. Jak wrzucicie na rynek, to i tak nigdy tyle, tyle te kasy nie dostaniecie. Nie? Zobaczymy. Obserwujemy, Mount Gox to jest taki duch, który sobie gdzieś tam krąży, a kiedy zaatakuje to nie wiadomo. Lecimy dalej. Elon Musk, czy Elon Musk, osoba, której nikomu nie trzeba chyba przedstawiać, szef Tesli i SpaceX, zgodził się, że Bitcoin naprawia tutaj szaleństwo, in, e, szaleństwo inflacyjne w świeżej debacie na temat przyszłości kryptowalut. Oczywiście Elon Musk podchodzi tak raz tak, raz tak, żartuje sobie z kryptowalut. I przyznaje on, że bitcoin może być potencjalnie lekarstwem dla, na te wszystkie luźne e, polityki monetarne, które zostały zaadoptowane do wszystkich banków centralnych świata. I zoba mówi tutaj w wywiadzie, między innymi, i zobaczcie, rzecz, którą e, to, czym nazywamy pieniądze, jest po prostu systemem informacji dla alokacji pracy, tak, labor allocation, e, co co, to, co tak naprawdę się liczy, jest robienie dóbr i zapewnianie usług. Powinniśmy patrzeć na waluty z, z, punktu, z, punktu, z, teorii, z punktu widzenia teorii informacji. Cokolwiek ma m, najmniej błędów i najmniejsze opóźnienie, to, zwy, to zwycięży. Tak? List error and latency. No i oczywiście zobaczcie. Bitcoin list error longest, toughest, oldest blockchain, most secure due to phenomenal, gigantic hash rate. Czyli Bitcoin... Mało, mało błędny, najdłuższy, najtwardszy, najstarszy blockchain, najbardziej bezpieczny ze, ze względu na fenomenalnie gigantyczny hash rate i oczywiście może być tutaj on, e, zobaczcie, Bitcoin is a patch to, to fix reserve banks infl inflationary insanity, czyli Bitcoin może być łatką, aby naprawić tutaj te inflacyjne szaleństwo banków centralnych. No, to świetną książką jest to już, kolejny raz powtarzam, będę powtarzał standard Bitcoina, Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że e, po prostu pieniądze, które łatwo dodrukować prędzej czy później, e, prędzej czy później po prostu zrujnują każdego. Lecimy dalej. Bitcoin jest niedoceniany i tutaj słuchajcie, Antony Pompliano stwierdził, że każdy jeden, każdy jeden, który jest w przestrzeni krypto, nie niedocenia underestimating bitcoin, czyli każdy niedocenia bitcoina. Antony Pompliano też, pomp słynny, chyba nikomu nie trzeba go przedstawiać oczywiście założyciel Morgan Creek Digital. Eee, twierdzi on, że cały ten kryptowersum nie docenia bitcoina, jego potencjału, aby całkowicie rozwalić ten globalny rynek finansowy. Oczywiście rozmawiał on z panem Raulem Palem z Real i i on naprawdę prawdziwie wierzy w bitcoina. Tak, tak oczywiście mówi Pompliano. I zobaczcie, że myślę, że bitcoin stanie się kolejną rezerwową walutą, globalną, oczywiście rezerwową walutą, i myślę, że osobiście każdy jeden, który tego słucha, każda osoba w tym przemyśle kompletnie nie docenia tej rzeczy. Wierzę, że Bitcoin nie jedynie jest, jest nie tylko najtwardszym, czyli hardest sound money, czyli takimi najprawdziwszymi, najlepszymi pieniędz, e, pieniędzmi, które widzieliśmy na świecie, ale myślę, że jest tutaj absolutnym e, e, drapieżcą, jeśli chodzi o rynki finansowe. <głosy> <głosy> Oczywiście dlaczego złoto jest rzadkie? Udowodnij, nie możesz, jeżeli Bitcoin, mówisz, że Bitcoin jest żartki, ja mówię udowodnij. Tak, mogę Ci pokazać, że nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów Bitcoinów. Oczywiście złoto ma zastosowanie też. Złoto można też używać, gdy wszystkie internety padną i tak dalej. Pytanie, czy ktoś będzie chciał. Eee, wiadomo, nie wszystko złoto, co się świeci. Druga sprawa, złota ciężko jest wydobyć. Wydobycie złota jest mniej więcej stałe, tego nie, nie pojawia się strasznie dużo. Złoto mógłby rozwalić oczywiście asteroid mining, także Bitcoin, każdy nie docenia Bitcoina. Lecimy dalej. Wieloryby to takie ryby, które pływają i Bitcoiny zbierają. Słuchajcie, ilość wielorybich portfeli po raz kolejny ociągnęła ATH po tym, jak rynek się odbił. I teraz jeżeli się zastanawiacie, co będzie, jeżeli sobie patrzycie na ten wykres, co będzie, jak będzie, czy urośnie, czy spadnie, to dobrym tutaj e, przykładem jest spojrzenie na wieloryby, na tych największych na tym rynku. Okazuje się, że ich ilość adresów zgodnie z danymi z Glassnode osiągnęła ATH. E, ilość adresów trzymających co najmniej 1000 bitcoinów, to jest ponad 37 milionów dolarów przy obecnych cenach, w tej chwili osiągnęła wartość 2425. 2425 adresów zgodnie z danymi Glassnode e, posiada 1000 bitcoinów lub więcej. No, i teraz, jeżeli te największe adresy kumulują, no to wiadomo o co w tym wszystkim chodzi. Wiadomo o co w tym wszystkim chodzi. I zobaczcie, powiem Wam to z, ze zmrużem, z tym z podniesioną brwią, Lata i lata e, drogi dwie drogi wykute w drewnie, tak? E, I ja wziąłem e, tą którą najmniej podróżowano i to uczyniło e, i to uczyniło, e, i to sprawiło różnicę. Bitcoin nie złoto, no słuchajcie. No cóż można powiedzieć? wieloryby obserwujemy, Satoshi kupujemy. Kupujemy Satoshi, żeby nas rynek nie kosi. Biden dolara drukuje. Wszystkich ludzi zaszczuje, kto będzie trzymał dolara. Ten skończy jak u Boliwara, lecimy dalej. Uganda wyłączyła internet. Okazuje się, że w tym kraju prezydent może wyłączyć cały internet i oczywiście trading bitcoina wysiadł. W Stanach Zjednoczonych media społecznościowe mogą wyłączyć prezydenta, a jeśli chodzi o Ugandę, to prezydent może wyłączyć cały internet. Rząd ugandyjski wyłączył internet, e, zanim odbędą się wybory prezydenckie, a przed wyborami prezydenckimi w czwartek. Oczywiście, tu były jakieś krytyczne informacje, no ale oczywiście zaburzyło to przepływ bitcoina. E, obecny ugandyjski prezydent Joweri Museveni, który był u władzy od 1986 roku, od przewrotu, e, chce oczywiście uzyskać kolejny, e, kolejny raz kadencję. No ale, że jego oponentem jest Bobby Wine, to nie, ta, nie był taki pewien, więc generalnie. Z, zobaczcie, Suspension of the Operation of Internet Gateways, czyli generalnie wydał, wydał taki rozkaz i internet tutaj przestał działać, dzięki temu przestały działać też kryptowaluty. Nie wiem, oni może nie wiedzą, że jest Starlink i tak dalej, a swoją drogą ciekawa że odnośnie Starlinka, okazuje się, że Chiny Rosja, szczególnie Rosja, ma karać obywateli za używanie Starlinka, jeżeli ktoś będzie Starlinka używał od Tesli to się może okazać, że może dostać grzywne w stylu Radio Wolna Europa BIS. Nie wiem czy wiecie, ale w Polsce o ile dobrze pamiętam, w latach 50. za posiadanie radia groziła kara śmierci. To takich rzeczy doprowadza socjalizm. Także wiecie. Jeśli przyjdzie taka wiosna, taka bardzo piękna wiosna, lecimy dalej. Teraz idziemy sobie do Bybita. Już też mówiłem wcześniej w newsach, że jest ten, możecie się zarejestrować i macie ten kod jackpot. Piszecie jackpot dostaniecie zależnie od ile wpłaty, dodatkowy bonus. A tutaj zobaczcie jest program na 2021 rok. Zarabia, zarabia razem z nami. Od teraz aż do 31 marca 2021 roku każdy, każdy z tych referentów otrzyma 10 dolarowy bonus w Bitcoinie. Zobaczcie Qualified Referee jest nowy użytkownik, który rejestruje się z Bybitem z Twojego kodu referencyjnego, dokonuje depozytu. I robi przynajmniej jeden trade na tych kontraktach BTC USD. Oczywiście, im więcej, tym lepiej. Ja już o tym oczywiście mówiłem. E, tutaj, chyba, będzie to w promocjach ten jackpot. Tak, to jest ten jackpot, o którym już mówiłem. E, nawet 500 dolarów, ale to dopiero przy półtorej BTC depozytu. Od razu jeszcze raz uprzedzam. Pamiętajcie, dźwignia oczywiście, dźwignia giełda bez KYC. Giełda kontrakty. Wszystko pięknie, ładnie, ale pamiętajcie, giełda na kontraktach i z dźwignią. Kto dźwignią wujuje, o dźwigni winie. Nie gnaj na dźwigni, ty stary. Lecimy dalej. Jeżeli słyszycie jakieś takie dziwne odgłosy w tle, to generalnie chyba ktoś odśnieża. Słuchajcie, w Wiamstoku dzisiaj to tak swoją drogą powiem w podsumowaniu. Chyba już z 50 cm śniegu napadało. Przynajmniej tak to wizualnie wygląda. Bitcoin.org Tomasz Sawczak, Bitpay wprowadza obowiązkową weryfikację. Niezadowolenie na Redditie w związku ze zmianami na Bitpay. Klienci Bitpay, niezadowolenie z ostatnich zmian, okazuje się, słuchajcie, że wtedy będzie KYC na Bitpayu i każdy, tu jest cała burza. E, okazuje się, że każdy będzie musiał robić na Bitpayu KYC. Wcześniej Bitpay wymagał weryfikacji od klientów korporacyjnych, którzy korzystali z platformy Bitpay Send do dużych płatności w kryptowalutach. No, to jest niestety nadzór regulacyjny. Prędzej czy później to wszystko będzie weryfikowane. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy do Komparika Agnieszka Czachor. Prognoza ceny Ripple na 2021 rok. Wzrost do 30 dolarów XRP w 2021. Przecieram ze zdumienia oczy i własnym oczom nie wierzę. Po 30 dolarów. No to słuchajcie, 30 dolarów za XRP, no to zakładając, że jest 30 centów, to by było razy 100, to mieliby bilion to już by kapitalizacją tak 12, 12 razy 100, no to jest tak, bilion. Sam XRP miałby wtedy osiągnąć bilion. Dobra, przeczytajmy, zobaczymy o co tutaj chodzi. Ostatnie 10 miesięcy, tak, wojna i tak dalej, i tak dalej. Analiza XRP wyniki w Ripla w 2020 nie pozostaje już w tyle, tak. Startuje ze 20, 0,34, no ale powiem szczerze, 30 dolarów powróciła ona w okolice. 31 no dobrych, gdzie jest ta analiza? Kluczowe wzrost, czynniki, które wywołały silny wzrost, to jest Baybek, odkup oczywiście 45 miliardów, milionów XRP i teraz Sentiment. Ilość transakcji na XRP rośnie, wszystko pięknie, ładnie. Celem, cena kryptowaluty jest 85% niższa od szczytu, czyli 3,84, tak jeszcze daleko. No ale teraz prognoza, czekajcie, prognoza za. Eee, wiele renomowanych firm, Ripple, Net, Bayery, Numery, XRP nie używają. No i teraz tak, nowa usługa, e, złożyli oni wniosek o PayString, on, oczywiście wspomniałem o demand liquidity, no ale przepraszam bardzo, gdzie jest te 30 dolarów? Gdzie jest 30 dolarów? To mnie, to mnie zastanawia. Skąd jest tutaj prognoza 30 dolarów? 30 Czy to jest tylko jakiś taki clickbait? No słabo to wygląda. No przepraszam, gdzie jest 30 dolarów? A gdzie jest 589? Ja się, pytam, ja się pytam, gdzie jest 589 dolarów? Lecimy dalej. Teraz przechodzimy sobie do binkrypto.pl. Cezary Graf, kryptowaluty będą zgaszone jak kiep. Doradca majątkowy Cezary Graf, szkoleniowiec, zapowiedział wczoraj, że kryptowaluty będą zgaszone jak kiep. Opinia Grafa jest kontrowersyjna. Szczególnie na tle jego innych analiz krypto społeczność podjęła polimikę. No i oczywiście jest to polemika, zobaczcie złotówka będzie się osłabiać. Normalne jak każdy fiat. Złoto będzie drożeć. Fiaty będą się osłabiać, złoto będzie drożeć, oczywiście. Chińskie akcje będą drożeć, tu jestem w stanie się zgodzić. Nieruchomości w Stambule będą drożeć. Nie mam wiedzy, nie będę się wypowiadał. Nadejdzie CBDC, to każdy debil wie. Kryptowaluty w pewnym momencie będą zgaszone. Jakie? paralizujcie zyski. Tu się pan pukni! To jest oczywiście moja wypowiedź. Tu jest oczywiście moja, moja wypowiedź. Realizowałem zyski przy 125 a ja nie realizowałem i w dupę mnie e, Cóż mogę powiedzieć? Zdroż powiedział, zgodzę się w 50%. E, powiem tak, zobaczcie, proszę bardzo. To jest moja wypowiedź. Kryptowaluty zgaszone, taki pomysł, że aż ciężko to skomentować. Świat to nie jest monolit prawny. Co najlepiej wskazuje sprawa Ripple vs SEC. W wielu krajach, takich jak Singapur, Japonia, Szwajcaria, a nawet w niektórych stanach USA, już jest pełne albo częściowo już są pełne albo częściowe regulacje. Gasi kryptowaluty, to mogą stroje totalitarne lub socjalistyczne. Globalnie nikt kryptowalutów nie zgasi. Jedynie utrudni pracę oszustom. Tak, powiedziałem. Oczywiście do your own research. Ja podtrzymuję to zdanie. Ja już taki, już koniec bitcoina i kryptowalut. To już ja słyszałem. To taki speców, to tam I po ile szkolenia? Po ile szkolenia, co? Many, many, many? lecimy dalej! Teraz przechodzimy sobie do kryptokom, i standardowo mam tutaj dla Was, słuchajcie, podsumowanie, zanim jeszcze popatrzymy na stronie, taką ładną, przygotowaną. Na początku, oczywiście, są nowe stawki, a jeszcze nie są, będą za 3 dni, na stake karty na kryptokom, karty oczywiście Visa. 19 stycznia o godzinie 7 rano startuje Syndicate NIRU, alokacja 250 tysięcy dolarów do podziału, za połowę ceny będzie można kupić. Teraz trwa oczywiście, trwa oczywiście supercharger na Zilice. Polega to na tym, że wrzucacie środki, później dostajecie nagrody, a także jest ta druga edycja Handel Margin Trading. Ja też w Handel Margin Trading już głupoty gadam. 50 tysięcy w cero jako pula nagród. Zakończyło się konkurs, w którym zwycięzca dostał 1 BTC. Jeśli chodzi o Handel na Margin, zwycięzcy otrzymali 5 BTC. Zakończyła się rejestracja walidatorów w sieci Crypto.com Chain, bo Crypto.com za chwilę rusza z własnym mainetem. I oczywiście też wideo z wywiad z założycielem Zyriki. Teraz tak, współpraca z Booking.com, mówiłem o tym, dzięki temu rabaty do 33%. Współpraca z Alchemy Platform. Co ciekawe w Crypto.com Research pojawił się artykuł na temat Bitcoina, a także raporty z rynków kryptowalut i DeFi. Dodatkowo w nowości w aplikacji Crypto.com, nowe pary walutowe do Ethereum, Chainlinka, Weta, Litecoina do USDC, możliwość personalizacji strony startowej, to jest bardzo fajna sprawa. A także słuchajcie jest lending, pożyczki w USDT i w USDC pod zastaw kryptowalut, to też jest fajna sprawa. No i oczywiście tak tu jest ta informacja o tym, że lending, te wszystkie, które Wam przeczytałem, wszystkie te rzeczy są na stronie, możecie sobie działać, a dodatkowo o to jest bardzo fajna sprawa dla wszystkich. 0% opłat transakcyjnych przez pierwsze 30 dni, jeśli chodzi o karty kredytowe i debetowe, Czyli krótko mówiąc, zakładacie aplikację crypto.com, e, przechodzicie link oczywiście pod filmem, przechodzicie rejestrację, przechodzicie proces KYC i podpinając kartę, możecie czy kartą kredytową, czy debetową za darmo, tak jakby kupić kryptowaluty. Zobaczcie: 0% FIS, bardzo dużo różnych kryptowalut. Oczywiście będzie to przez 30 dni od rejestracji, później wrócą normalne opłaty. Normalnie zakupowanie kartą jest od trzech Trzeba sprawdzić opłatę, ale tak normalnie, już nie licząc nad kryptoką, 3-5% nawet płacicie, także warto się zainteresować. Lecimy dalej. No i prawie bym zapomniał, słuchajcie, ale robi malutką dogrywkę. Macie tutaj malutki airdrop CRDT. Możecie wypełnić tutaj ten formularz, słuchajcie, i dostać 20 darmowych tokenów CRDT. Pierwsze 100 tysięcy osób dostanie te tokeny. Musicie podać tutaj oczywiście swój e-mail, Twittera, Telegrama. Tu są oczywiście wymagania, które trzeba spełnić. No i tutaj portfel, słuchajcie, możecie to przechowywać na Metamasku, możecie na Metter Wallet, na ich portfelach, które obsługują ERC20, to jest do wyboru te trzy. Oczywiście swój link trzeba podać Twitterowski i wallet adres na wallet adres na CRDT Cóż jeszcze mogę powiedzieć? CRDT został jeszcze dodany, słuchajcie, do Uniswapa, czyli na Uniswapie macie na razie to specjalnie nic się nie dzieje, ale to powoli, powoli się rozrusza, także jeżeli ktoś ma ochotę, musicie uważać przede wszystkim na Crypto Daily, czyli na tego CRDT Pay, na ten token, na hmm, HitBTC. Tam opłaty za wypłatę tego tokena są po prostu kolosalne. No to, to, ta giełda po prostu zdurniała. Nie wiem, co oni robią, ale słuchajcie, jeszcze raz przypominam, jeżeli chcecie, to macie możliwość dostania 20 darmowych tokenów CRDT. Lecimy dalej! Teraz przechodzimy sobie do nadchodzących wydarzeń. Na początku 16. Mating Network robi airdrop dla posiadaczy airdrop XPRT, dla posiadaczy Matica. Później, słuchajcie, 17 stycznia, czyli w niedzielę, kryptowalutowa niedziela z Majkiem, standardowy live. Słuchajcie, moim gościem po raz kolejny będzie Sylwester Suszek. Wiem, że macie bardzo dużo pytań, dużo jakichś obaw, dużo jakichś problemów, jeśli chodzi o giełdę BitBay. Dlatego napisałem do Sylwestra, mówię, słuchaj Sylwester, nie ma tutaj lipy, musisz wpadać na live'a w niedzielę, ludzie o to proszą. Także prosiliście, macie Sylwestra. 19, 18 stycznia Crypto.com Chain będzie robił rozruch mainnetu. 19 stycznia Crypto.com dla klientów z USA usuwa, usuwa XRP. 20 stycznia kwartalny przegląd Stellara, a także AMA na Teta TV iOTEXA. No i 21 stycznia NEM ma uruchomić mainnet chyba ten symbol a Hedera Hashgraph ma mieć testnet 011.0. Teraz przechodzimy sobie do sekcji co tam w kryptoćwierka, popatrzymy sobie na Twittera i pierwszy tweet, nie sprzedawaj swoich bitcoinów, schodlerzy zwyciężają w długim terminie, tak twierdzi pani, czy właściwie panna Mistin, kryptą, którą niedługo zaproszę do szpilek na bitcoinie, przechodzimy dalej, zobaczcie, Dennis Prager, you mówi, że im bardziej się narzekasz, im bardziej się skarżysz, tym bardziej nieszczęśliwy jesteś, trudno się nie zgodzić, przechodzimy sobie dalej, to już było wcześniej, też oczywiście zobaczcie, IoTeX, Ama na TETA Network to oczywiście, jeżeli kogoś interesuje projekt IoTex, to jak najbardziej polecam. Teraz e, e, ta e, ERIKA, czyli Bank of ERIKA, Bureau of Bank. Prawdziwe dziennikarstwo to jest tutaj zdobycie, zdobycie tutaj jakiegoś story, pyta, zadawanie trudnych pytań i pozwolenie, aby to słuchacze zdecydowali e, i myśleli za siebie, a odrzucanie dyskusji, e, dyskutowania pomysłów z ludźmi. E, możesz z nimi się nie zgadzać, ale oczywiście jest to największy wskaźnik tego obecnego podziału, czyli brak rozmowy pomiędzy ludźmi. Kryptoberb e, mówi: zobaczcie, że Joda jest jednym z najlepszych techni e, analityków technicznych na, na świecie, i tu zobaczcie wskazywanie tutaj. E, zaleca Kryptoberb obserwowanie kryptojody. Justin Sun, proszę bardzo, zobaczcie, jak Justin Sun broni Tetera. Odnośnie ostatniego Tetera i FUDu na USDT. Powiem w ten sposób, wierzę, że Tether ma 100% pokrycie dla każdego USDT. Zapłacę Ci USD za każdą USDT dla tych, którzy nie wierzą w Tethera. Możesz otrzymać USD poprzez TUSD i w, w, wykupić TUSD na każ, w każdym banku, wypłacić TUSD w każdym banku w Stanach Zjednoczonych. Proszę bardzo, jak to Justynka tutaj grubo pojechała. E, CryptoBerb. Proszę bardzo, gratulujemy brawo! KryptoBerp, jest już tym, Chartered Market Technician 2 zdał ten egzamin i teraz będzie na trzecią część Szedł z tego co wiem, a proszę bardzo, do Polka Doc flipową i XRP jest na czwartym miejscu i to już mówiliśmy wcześniej. Lecimy dalej. Przechodzimy sobie do airdropu tygodnia, który nam tu Jerzyk przygotował. Zaraz spojrzę, co on tutaj napisał. W airdropie tygodnia stromowe Cryptoorg.pl poleca dołączenie do kolejnej kampanii w ekosystemie Polka. Tym razem będą to tokeny PBR. Do wykonania zadań będzie potrzebował konta na Telegramie i Twitterze. Polka Bridge wyjegląda na ciekawy projekt, więc czemu nie spróbować? I oczywiście tu macie wszystkie informacje, a generalnie na stronie Darmowe krypto, możecie sobie tutaj różne airdropy obserwować. Pamiętajcie, tylko jedna rzecz, jeśli chodzi o airdropy. Powiem w ten sposób: jeśli chodzi o airdropy, to zawsze uważajcie, ile danych swoich podajecie. Tylko tyle mam do powiedzenia, lecimy dalej. Przechodzimy sobie do analizy sytuacji na rynku. Na początku, proszę bardzo, krypto bombelki, zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Eee, nie wiem, dlaczego to jest w USD, tak. Taką jednostką tutaj jest rozmiar, bo wydajność, wolumen, teraz tak, wydajność, cena, miejsce. Tu jest oczywiście cena podana to jest tygodniówka, także zobaczcie, jak w tygodniówce ładnie wyglądają tygodniówki. Czasami, jak się patrzy na nie na tygodniówkę, tylko na dzień, no to już nie wygląda to tak, tak, tak wspaniale, ale czasami warto, jak to mówią, rozszerz, tak. Rozszerz jeszcze dalej. Zobaczcie, jak to wygląda na. Zobaczcie, iOST w ciągu miesiąca 233%. AWAX 286, Polkadot 226. Zobaczcie, to jest VX, co to jest? Voyager Tok. 526. myślałem, że może wersz. Icon Celsius 100% zrobił. No, także rozszerz dalej. Dobra, słuchajcie. Longi kontra shorty na BYBT. Tu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Tu można też Grayscale'a obserwować. Poza tym, botem na Twitterze. Tu można też obserwować Scale. Zobaczcie, w ciągu 30 dni 47 tysięcy bitcoinów. W każdym razie Scale zamykamy, longi kontra shorty, jak to wygląda na powiedzmy godzinówkach. Na godzinówkach jest, wygląda na, to szkoda, że nie pokazuje. to jest e, short, 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 short. Czyli jednak shorty, chociaż na Bitfinexie jest tutaj zdecydowana przewaga longów, a jak to wygląda jeśli chodzi o 12 godzin? Czekam aż się to odświeży. No to tutaj bym powiedział, że już bardziej longują ludzie. Fear and Greed Index według tego indeksu spadło zobaczcie jest extreme Grid 84 według tego według tego 64 czyli jest chciwość na razie jeszcze nie ma nie ma obawy ale na, na pewno się to wystudziło. Teraz tak, jeśli chodzi o DeFi, proszę bardzo, kolejny rekord 2385, maker dominance 17%, indeks 239. Podejrzewam, że ten indeks pewnie będą zmieniali z czasem, bo to będzie 1500 1900 niedługo. Teraz tak, opłaty transakcyjne Ethereum. <laughs> 4 dolary to kontrakty będą po 40 kosztować. Słapy znowu jest zapchane. Ethereum, jeśli chodzi o bitcoina, no to tutaj to samo: 4 dolary, 85 satoshi za bajt. Ostatni blok 80, już było 120, ale wpadło też 25. Także to nie jest tak, że musicie dawać. Były też takie kwestie odnośnie FIT transakcyjnych. Słuchajcie, Exodus oferuje opcję. te trzy kropeczki obok waluty dla bitcoina i Ethereum można ręcznie wpisywać. Musicie mieć świadomość, że wtedy to będzie szło dłużej, bo prędzej czy później wpadnie jakiś blok. Nie wiem, czy tu akurat pokazuje, tu pokazuje akurat bloki, czy, npo, czy on pokazuje FI transakcyjne, chyba nie pokazuje, no ale wejdźmy sobie do jakiegoś bloku. No i oczywiście tutaj całkowita ilość FI. Ile tu było Satoshi za bajt, no tego nam nie pokazuje, szkoda, że tego nie można scrollować. Niestety, nie można tego scrollować, przykro mi bardzo. Na CVI też idzie w górę, 150, chociaż lekki, lekka korekta, teraz tak, trudność Bitcoina. Trudność Bitcoina 155 exa hashy. I teraz następne dostosowanie trudności, kolejne 8%. Kolejne, kolejne dostosowanie już było 10%, znowu 8%. Czyli jednak e, tu jest nowa wersja, zobaczmy jak wygląda nowa wersja eksploratora Aha, tak wygląda, cena Bitcoina, wszystko pięknie, ładnie. Ostatni blok, aktywni użytkownicy, no może to nie głupio, może to nie, nie głupio wygląda Explorer. Tu jeśli chodzi o wykres Bitcoina, to tak naprawdę e, tu wyglądało, że tu mieliśmy ATH, wyglądało, że już będzie pięknie, już 50, a tu jednak zdrowa korekta do 30 tysięcy. Próba odbicia, próba wyższego odbicia. Pytanie, że tu już nie będzie atak na ATH? Wszyscy mówią, że będzie korekto! A ja mówię, a może nie będzie korekty. No, zobaczymy. Przechodzimy sobie oczywiście na paprykę, której nie mam otworzonej, nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o paprykę, to tu specjalnie nie ma co dodawać. Eee, zajrzymy sobie na świnie. Zobaczmy jak wygląda świnia, czy wypadła już setki, czy nie A nie, świnia, słuchajcie, świnia <laughs> W ciągu 24 godzin 10% Kurde, nie pogadasz Świnia tej setki broni jak Wołęsa Konstytucji e, Oczywiście przekroczyliśmy znowu bilion dolarów Kapitalizacji, wchodzimy sobie w kapitalizację Dominacja Bitcoina też tutaj jest 66,52 Chyba jest jakiś błąd Papryka Nie 652, nie 6, tylko 60 pewnie coś Zobaczmy co tu się pojawiło nowego Stake Center Cash, Abit, Abit Gold, Abit Coin, Gold Coin, <laughs> Coin Gold Coin, to prawie jak e, urzędnik skarbowy, e, skarbowego, tak? Coś takiego było w tym mailu, pamiętacie? One Inch, e, Cover Protocol e, pojawił się, Sun, e, Yearn Finance Glo e, Global. Zastanawiam się, czy Jan Finance przebije e, te klony Jan Finance, a, czy przebiją samego Bitcoina. Jest też Just, e, Tron Flight Token i Hexy, finans, finance, ja jak widzę finans, to mi się już od razu Binance przypomina i nie chce mi się tutaj Bionca, Binance to Bionc, tak musiałbym, Czuję we mnie pieniąc, tak także słuchajcie, cóż mogę powiedzieć, no słynny wierszyk, Biden dolara drukuje litości, nie czuję, kupujcie więc Satoshi, bo fiat wy wszystkie, inflacja wykosi. Kolejny wierszyk do tomika gotowy, do podsumowania przechodzimy. Jeśli chodzi o podsumowanie, słuchajcie, złożyłem dzisiaj PC potwora i nawet działa. Bardzo ciekawa sprawa, powiem Wam szczerze. Nie wiedziałem, dawno już tych płyt nie składałem. Akurat tam jest MSI Z490 ACE i co ciekawe, trzeba było włożyć w pamięć slot numer 2 i 4. Taki cieka ciekawy układ, że zaczynać się od slotu numer 2, później od, od slotu numer 4, a później tam pozostałe te sloty. Oczywiście już po oglądaniu paru tutoriali, oczywiście Janusz nie czyta instrukcji, więc było tam trochę zabawy. Z tym ramem szczególnie, ale udało się komputer złożyć. Ja myślę, że jak to będzie oglądał Aci albo F Baksik, albo może Adrian, albo inne osoby montujące komputery, to będą się śmiały. Kurwa, Janusz po prostu. E, po prostu Janusz to montuje komputer. Może trzeba nie Mike Satoshi, tylko Janusz Satoshi trzeba zmienić. Ale słuchajcie, chcieliście to macie nagranie. Będą dwie części, w drugiej części będę instalował Windowsa i do samego instalacji Windowsa nie będę wam pokazywał, bo to nie ma sensu tracić czasu. Na kanale jest tutorial, jak instalować Windowsa. Eee, mam boksową wersję i co ciekawe, później już ta karta graficzna i testy gier. Także ten odcinek jakoś w przyszłym tygodniu. Eee, słuchajcie, teraz tak, będę miał live'a we wtorek. Wstępnie umówiliśmy się na wtorek, dobrze mówię, wtorek 19 będę w Katowicach. 19 w Chorzowie dokładnie, ale w Katowicach będę nocował i 20 wracam. Będę, eee, będę jak coś to właśnie w Katowicach, będę nagrywał z One Million projektem live'a. Jeżeli macie jakieś pytania, szykujcie, możecie mailowo podsyłać, live będzie gdzieś w okolicach godziny 20, jeszcze to ogłoszę. No i zasadniczo, zasadniczo chyba tyle, oczywiście łapki w górę jeżeli podoba się robota, zbliżamy się do 20 tysięcy subskrypcji, zastanawiam się czy w trakcie tego live'a, w trakcie tego live'a zastanawiam się czy nie zostanie podbite, brakuje 14 subskrypcji do 20 tysięcy, być może w momencie gdy oglądacie, ja nagrywam 1957, premierę ustawiłem na 21.30, więc, a w momencie jeszcze oczywiście gdy to nagrywam, jeszcze nie ustawiłem, dopiero planuję, Cóż jeszcze mogę powiedzieć, save pal, jutro za to biorę się, powiem Wam szczerze, napierdzieliło dzisiaj tyle śniegu, naprawdę jest masakra, jeżeli ktoś moje relacje na Twitterze i na Facebooku ogląda, to jest, znaczy nie na Facebooku, na YouTubie, to widzi. Myśmy dzisiaj przez 3 godziny składali komputer z młodym i powiem Wam, że jechaliśmy po czarnej drodze, jak wracaliśmy, no to jechaliśmy 40 na godzinę, było po prostu tyle śniegu, oczywiście ci geniusze w tych tirach, którzy nie mają letnich opon, na letnich oponach jeżdżą, szczególnie, już nie chcę mi się nawet uruchamiać tego, naprawdę najprostszy podjazd i on podjechać nie może, nie, i stoi, ale najlepsze jest to, że jest dwupasmówka obwódnica i stoi gość na prawym pasie, a oni oczywiście jeszcze lewy zablokowali obwodówką, nie, ja rozumiem gdzieś tam jak jest do granicy do jest czy coś, no ale ludzie kochani, co to jest zablokowanie ruchu? I później ludzie, którzy chcą dojechać, a to akurat obwodówka, za bardzo, za dużo zjazdów nie ma, nie to ludzie już później zaczęli zawracać pod prąd jechać, Korek stał z 6 km, nie ja się pytam, gdzie są służby, gdzie jest policja, zima oczywiście jak zwykle zaskoczyła drogowców, no bo to przecież w czerwcu, przecież to w czerwcu napadało śniegu, a nie w styczniu, nie? Szkoda gadać. Tak jak mówiłem wcześniej, słuchajcie, jutro Sylwester, suszek na live. Wiem, że dużo pytań macie odnośnie supportu, bitbaya, problemów, wypłaty, wpłaty, tu, tu. Będzie Sylwester, napisałem do Sylwestra, będzie Sylwester. Macie pytania, szykujcie. Widzimy się jutro na live. Zasadniczo chyba to tyle, nie będę Wam więcej zawracał głowy, słuchajcie, sobota wieczorem, jak to mówią, przy sobocie, po robocie, coś tam trzeba w szklance zamieszać, także z mojej strony to tyle, dzięki za to, że oglądaliście, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.